Hejko kochani, witam Was w kolejnym odcinku Czy to naprawdę działa? I dziś przychodzę do Was, przynajmniej tak mi się wydaje, z dość fajnym gadżetem, bo z tego co widziałam w internecie, na YouTubie, na różnych blogach, stronkach, forach, to ten gadżet naprawdę bardzo fajnie działa. I jeżeli to jest prawda, że on rzeczywiście tak fajnie działa, no to to jest naprawdę bardzo przydatny gadżet, bardzo tani i bardzo prosty w użyciu. Mowa tu o gadżecie do robienia kresek i robienia tak zwanych smoki. I tu zaraz Wam pokażę. O, tu jest ktoś też bardzo ciekawy tego właśnie gadżetu. Oreo, robimy sobie smoki. Okej. Dobra. Do mnie przyszło akurat w takiej postaci, ale różnie jest opakowane. Ja swoje kupiłam szablony na eBayu. One kosztowały coś około $8, coś na tej zasadzie. Ale pamiętajcie, żeby za to nie przepłacać, bo jest to zwykły plastikowy gadżet, który tak naprawdę nie powinien zbyt wiele kosztować. Jeden jest właśnie do robienia takiego kociego oka, czyli właśnie do robienia kresek, a drugi jest do robienia smoki. No i na jednym oku pokażę Wam smoki, a na drugim pokażę Wam kocie oko, czyli typową kreseczkę. Dobra, do tego użytku, z tego co widziałam, najlepiej jest używać cieni. Znaczy no do smoki to oczywiście, ale że kreskę właśnie robimy sobie najpierw na przykład czarnym cieniem albo jakimś tam, prawda, ciemnym i później poprawiamy już naszym, albo wypełniamy już naszym eyelinerem, który mamy. Przejdźmy najpierw do smoki. Ja na swoim oku nic nie mam oprócz bazy i, prawda, pudru. Z tego co widziałam, to trzeba przyłożyć, o rany, jakie to jest duże, przyłożyć do oka odpowiednio. Ojejku, słuchajcie, to jest strasznie duże. Naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo duże. Do tego celu użyję też cieni, takich tej paletki takiej w szarościach. I użyjemy może tego najciemniejszego. Rany, ale to jest wielkie. Ja mam jakieś chyba małe oczy. Z tego co widziałam, to trzeba tak tu ładnie przyłożyć. O. Znaczy, jak to jest duży. Jakieś widziałam mniejszy na stronach. Mam teraz problem, bo powiem Wam, że nie wiem, jak to przyłożyć. To jest takie wielkie. Już widzę, że to u mnie działać nie będzie, bo mam jakieś albo za małe oko, albo ten szablon jest wyjątkowo jakiś wielki. No ale dobra, przyłożyłam tak mniej więcej, jak to powinno być. Teraz biorę taki zwykły patyczek właśnie, żeby jeszcze jakby utrudnić i troszkę sobie ułatwić samą aplikację cienia, bo z tego co widziałam, najłatwiej się nakłada, ale też właśnie nie musimy jakby nie wiadomo jak tutaj starannie pędzlami i nawet jak nie posiadamy pędzli, to możemy właśnie sobie tego użyć. Więc ja tutaj użyję tego najciemniejszego cienia i sobie będziemy nakładać. Na pewno trzeba bardzo trzymać mocno, żeby nam się tutaj nic nie poruszyło. To mam teraz problem z zakończeniem tego, ale robimy sobie takie kocie oko i odklejamy. Powiem Wam, że całkiem fajnie, znaczy oczywiście no tutaj jest, prawda, można sobie to poprawić. Teraz można dodać na przykład troszeczkę jaśniejszego i wyblendować sobie tutaj. Nie no, że źle to tak nie wygląda, powiem Wam. Dobra, i teraz jeżeli chodzi o ten dół tutaj, to jego trzeba przyłożyć jakby do dołu. Tada! Całkiem przyzwoicie. Powiem Wam, że całkiem mi się podoba to oko, jak to wygląda. I nie było to takie aż trudne, ale mówię, troszeczkę są chyba za duże na mnie te szablony. Dobra, teraz lecimy z drugim szablonem i to będzie szablon do kociego oka. No i tutaj jest prosta sprawa, po prostu mamy przyłożyć i odrysować tak jak jest na szablonie. No dobra, przyłożyłam. Nałożymy sobie. No dobra, chwila prawdy. Wow! Ale mam oko! Ale czeka kreska, prawie idealna. Perfekt! Perfekt! Fajny gadżet. Naprawdę podoba mi się, już to sobie możemy podkręcić. Powiem wam, że mi się podoba. Oczywiście może nie na co dzień taka krecha, ale zobaczcie jak jest, perfekcyjnie namalowane. Naprawdę ten szablon działa. Powiem wam, że super. Można oczywiście to sobie jeszcze wyregulować. Na pewno jak to był mój pierwszy raz z tym szablonem, ale jak sobie tam pewnie, wiecie, podreguluję tą kreskę i poćwiczę, to na pewno dużo fajniej to wyjdzie. Oczywiście można to sobie teraz przykorektorować i zrobić ją cieńszą tą kreskę, ale tak to no naprawdę powiem wam, że jestem pełna podziwu. Dobrze, podsumowując, czy to naprawdę działa? Działają te gadżety i powiem wam, że naprawdę jak do tej pory jestem chyba najmniej zaskoczona z tych wszystkich gadżetów, które miałam, i ten na pewno będę stosować i używać, bo bardzo fajnie działa. Jeżeli chodzi o smoki, no to tutaj jak widzieliście trochę jest takie to duże, można powiedzieć, ale fajnie można już tutaj sobie, prawda, zwłaszcza przy ciemnych mieć takie równe jakby linie, i też bardzo fajny gadżet dla osób, które troszkę się boją makijażu i nie mają takiej wprawy na przykład przy użyciu pędzli, czy na przykład też kiedy się spieszycie, to też naprawdę dużo łatwiej robić taki makijaż. Jeżeli chodzi o ten drugi szablon, o kocie oko, no jak widzicie kreska jest prawie perfekcyjna, ona jest tak tutaj równa, naprawdę ona mi się tak podoba. Na pewno bym musiała troszeczkę poćwiczyć nad grubością, żeby jednak troszeczkę to zniwelować, pewnie jakoś bliżej, niżej, coś na pewno wymyślę, ale moja przyjaciółka była bardzo ciekawa tego właśnie, najbardziej tego efektu, więc Sylwia, zobacz, działa, możesz zamawiać, super sprawa. U mnie się sprawdziło, dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, jeśli tak, to proszę o kciuki w górę i my widzimy się w kolejnym odcinku. I kochani, taka ogromna do was prośba. Biorę udział w konkursie, na blog roku, twórcy roku. Startuję w kategorii lifestyle, więc jeśli chcecie na mnie zagłosować, to teraz wyświetli wam się numer telefonu, treść wiadomości, którą musicie wysłać na ten podany numer. Więc jeśli podobają wam się moje filmy, lubicie mnie oglądać, to bardzo was proszę o głos na mnie. Mam nadzieję, że uda mi się przejść do następnego etapu z waszą pomocą. Dla was to jest jeden SMS, a dla mnie to będzie bardzo duże wyróżnienie. Dziękuję wam za miło spędzony czas. Do usłyszenia, buziaki. Pa!